Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko do poselskiego projektu ustawy o dotacjach przeznaczonych dla niektórych podmiotów. Niewątpliwie ustawa jest bardzo potrzebna. Dotychczasowa ustawa z 2006 roku zdeaktualizowała się. Wszystkie te przedsiębiorstwa przeszły komercjalizację, nie ma już przedsiębiorstw państwowych. Zarówno Kopalnia Soli Bochnia, Kopalnia Soli Wieliczka S.A. Są to unikalne zabytki, które są wpisane, Kopalnia Soli Wieliczka, na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, na światową listę. Kopalnia Soli Bochnia będzie wpisana najprawdopodobniej w roku bieżącym. To, żebyśmy pozostawili dla potomnych te unikalne zabytki w nienaruszonym stanie, jest niezmiernie ważne, dlatego te dotacje są niezbędne. Poza tym ta dotacja również będzie przeznaczona na inne obiekty, jak centralną przepompownię Bolko, zabytkową kopalnię węgla kamiennego w Zabrzu, i to służy likwidacji wyrobisk, szkód górniczych, naprawieniu. Również i w kopalni Soli Wieliczka, i w kopalni Bochnia też pozostałości po wydobywaniu soli, te, które nie są zabytkowe, muszą być likwidowane i te dotacje będą na to przeznaczone. Również będzie z tych środków finansowane, będą finansowane odszkodowania w tych podmiotach z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, prawa do bezpłatnego węgla dla niektórych osób, które pracowały, nagrody z okazji Dnia Górnika. Na ten cel będą przeznaczone nie tylko środki krajowe, ale również środki Unii Europejskiej, także przychody własne. Ustawa, tak jak powiedziałam, jest bardzo potrzebna. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie popierał ten projekt ustawy, będzie głosował za. Pochylimy się również nad poprawkami zgłoszonymi przez Platformę Obywatelską i przedstawimy odpowiednie stanowisko, co wyrazimy w głosowaniu. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję bardzo.